Witam Państwa bardzo gorąco w naszej kuchni. Tu się gotuje, ja jestem Dawid Gaboriu. Dziś mam przyjemność i zaszczyt gościć słynna himalaista, która pokonała koronę ziemi. Danusia Powichrowska. Oraz jej cudowną, uroczą Kasią, synową, także Powichrowską. Po moim Kamilku z domu Walczak. Razem będziemy przygotować bardzo fajną i pożywną potrawę. Będzie to makaron rigatoni z sosem z zielonymi warzywami i grillowanego kurczaka. Danuta już rzuciła makaron do nieosolonej, gotującej się wodzie. Na wydzie al dente. Tak, tak lubimy, na ząb. A Kasiu, poproszę, abyś wymieszała w tym rondelku sos z zielonymi warzywami, z śmietaną i wodzie. A potem go podgrzejemy. A co ty, Kasienia, tam podskubujesz, tak co? Przepraszam się, Danusiu, nie mogłam się powstrzymać. Proszę, ten baby szpinak jest, spróbuj. I to jakieś zielsko tam. Ale wiesz, że ma witamin? Tak, szpinak ma dużo witamin, ale ma też potas, magnez i przede wszystkim żelazo. A trawę to krowy jedzą. Mamusia nie lubi warzyw. Bardzo lubię. Przy surówkach zawsze wybrzydzasz i grymasisz. Bo lubię warzywa, ale nie do tego stopnia, żeby jeść tak od razu. Przynajmniej nie takie. No. Ogórki kiszone z przyjemnością. Cebula w cebularzu, którą ostatnio robiliśmy, bardzo dobra. A maślaczki, te marnowane, no tego nie odmówię. No przecież grzyby to nie warzywa. No i bardzo dobrze, bo ja uważam, że obiad to musi być obiad, a nie te jarmuże takie jakieś dzisiejsze. To jest szczyt. O, kurczak, proszę bardzo, to jest jedzenie. To właśnie kurczak, poproszę Danusiu, abyś go grillowała z obu stron na patelni grillowej. A ja zajmę się makaronem. No i bardzo dobrze, z przyjemnością. O. No, to jest jedzenie. Proszę bardzo. Tu, 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 tu. Kasiu, poproszę sos. Proszę bardzo. Dziękuję. Danuszu, himaliści muszą jakoś się zdrowo odżywiać, prawda? No teraz może i muszą, ale za naszych czasów to się jadło solidnie, żeby mieć dużo sił. Wie pan, panie Dawidzie, jak wołamy na mojego przyjaciela, wybitnego himalaistę Janka Rusa? Nie wiem. Mister Golonko. Kasia wie, widzi pan? Bo Janek, to musi pan wiedzieć, że golonkę to potrafi przez blaszaną puszkę wywąchać. Takim jest smakoszem. A jako pierwszy z naszego klubu zdobył koronę Himalajów. No to chyba o czymś świadczy. No. Kurczak gotowy? Tak, to w takim razie poproszę, abyś go pokryła w kawałki o grubości palca. Ja w takim razie poleję szpinak oliwą. Świetnie. Taki kurczak to normalnie szczyt, a ślinka leci. Co teraz? Teraz możemy już ułożyć makaron rigatoni na talerz. Polewamy go sosem z zielonymi warzywami. I podajemy go z kurczakiem grillowanym oraz szpinakiem. O, tak. Szpinak. Voilà. Mogę spróbować? Ależ oczywiście, zapraszam. Proszę. No ja chciałam kurczaka, makaron to makaron, wiadomo, no. Ale poczekaj. Próbowałaś z naszym sosem? No to normalnie szczyt, ten sosik. A wiesz, że zawiera 9 różnych warzyw? Naprawdę? Tyle warzyw w jednym sosie? Tak, jestem przekonany, że to przekona nieprzekonani. Także, kochani, zachęcam do próbowania tego przepisu. Rigatoni polany sosem z zielonymi warzywami i grillowanego kurczaka. Przepis, jak zawsze, znajdziecie na naszą stronę internetową. Tu się gotuje. To jest naprawdę szczyt. Do zobaczenia na szczycie za tydzień. Pa, pa!